szkołę czas zacząć. Niektórzy po jednej inauguracji w podstawówce lub gimnazjum udali się na kolejne rozpoczęcie roku, tym razem w Państwowej Szkole Muzycznej. Na co dzień spokojne korytarze wypełnili przejęci rodzice oraz lekko jeszcze zagubieni uczniowie. W tym roku duży nacisk będzie kładziony na przygotowanie uczniów do wspólnej gry z innymi muzykami. W końcu na to właśnie kładzie nacisk zeszłoroczna reforma szkolnictwa artystycznego, która przede wszystkim kładzie większy nacisk na grę zespołową, dlatego że bardzo rozwija uczniów właśnie możliwość muzykowania i nie tylko solowego grania, ale muzykowania w grupach, w zespołach mniejszych, większych, jak orkiestra, potem śpiewanie w chórach, i to bardzo rozwija. Pierwsze sprawdzenie obecności, zapoznanie ze szkołą i czas odwiedzić klasy, gdzie czekają już nauczyciele gry na instrumentach. Druga szkoła to dodatkowe obowiązki, jednak to właśnie one uczą lepszej organizacji nauki i czasu wolnego. Szkoła muzyczna doskonale również uczy, jak pokonać stres. U naszych dzieci, mówię u naszych, z uczących się w szkole muzycznej, stres jest szybciej pokonywany przez wszystkie dzieci. Dzieci sobie radzą z tym bardziej niż te, które nie uczęszczają do naszej szkoły. I ta szkoła nasza uczy bardziej dzieci takiej organizacji, bo to nawet w przyszłości się w życiu przyda, nawet jeżeli dziecko nie pójdzie, powiedzmy, na akademię muzyczną, pójdzie na inne studia, ale organizacyjnie będzie bardziej po prostu uporządkowane. Naukę w Państwowej Szkole Muzycznej na poziomie pierwszego i drugiego stopnia rozpoczęło w tym roku 100 uczniów. Kto wie, być może wśród nich są tacy, którzy w przyszłości będą rozsławiać Jelenią Górę daleko poza granicami Kotliny, jak chociażby Marcin Wyrostek.